to sobie zahamowaliśmy na mieście, zapiszczeć Harlejem to już naprawdę niebywałe. A to co tutaj przed nami jedzie? A co to takiego? Oczywiście nie chodzi o Castrol Edge Fantastic Position, tylko tutaj o tego łobuziaka. Najlepiej wyjechać mu pod koło. Proszę bardzo, jaka piękna, zabytkowa maszyna. Lina jest. A tak sobie pojedziemy tutaj. Ram pom pom pom, riti taram. Ram pom pom pom, ra 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 ra. Szalony tir? Nope. O, syczy. Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Iron Motovlog. Korzystam dzisiaj z pięknej pogody. Ponad 25 stopni na plusie, także mogłem zdjąć w końcu moją podpinkę do kurtki z siatki. Dzisiaj motovlog prawdziwy, nie tam z jakichś ławek, tylko motocykla, dajemy spalnik gazu. Cieplutko, fajnie. Siemano. I teraz tu się właśnie sprawa tu się sprawa tyczy głównego tematu, to co teraz zrobiłem. Chciałbym się dowiedzieć, jeżeli tutaj na kanale moim są jacyś czoperowcy, co sądzą na temat podnoszenia łapki w górę, tak zwanym LWG. Co na ten temat sądzą ci, którzy jeżdżą czoperami, ponieważ tutaj chciałbym pozdrowić Adam Motovlog, gdzie na live'ie chwilkę w sumie pogadaliśmy, jak robił Adaś live'a, i podsunął mi właśnie temat, żeby nasunąć, czy czoperowcy odmachują wam, czyli innym użytkownikom drogi, typu, czyli osobom, które nie jeżdżą czoperami, tak? Czy czoperowcy wam odmachują? Oraz mam pytanie do czoperowców, czy jeżeli są chłopaki tutaj, którzy jeżdżą, lub kobiety oczywiście też, które jeżdżą czoperami, czy odmachują, czy pokazują LWG, czy czekają, jak ktoś pierwszy pokaże, bo powiem szczerze, że ciekawi mnie to trochę. Oczywiście powiem coś od siebie. Powiem coś od siebie, jak to wygląda. Ponieważ jedzie skuter. Siemano, widzicie? To był gościu, który jechał w koszulce, w krótkich spodenkach. Jechał skuterem. Jechał skuterem i
on pewnie prawdopodobnie nie wie, co to w ogóle jest LWG, nie wie, że motocykliści tak się pozdrawiają. I jeżeli ja pokazuję takiemu gościowi na skuterku LWG pierwszy i on mi nie odmachuje, no to co, powinienem sobie pomyśleć w ten sposób, że walić go, no bo walić wszystkich skuterowców, bo oni nie odmachują. Natomiast, nie wiem, może to wygląda to w ten sposób, że po prostu procent osób, które odmachują na skuterach, jest dużo mniejszy. Natomiast znajdują się też tacy, którzy wiedzą, o co chodzi, sami pokazują LWG i również, jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś im pokaże pierwszy, to również odmachują. I tak naprawdę to samo się w mojej osobie tyczy wszystkich motocyklistów. Bo dla mnie w sumie, no każdemu w sumie, jak tylko tam jakoś widzę czy coś, to pokazuje LWG. Wyjątek może sprawiają takie osoby, na przykład jedzie jakiś dziadek na skuterze w garniturze z 65 roku, w niezapiętym kasku orzeszku, jedzie 30, no to nie pokazuje takim osobom LWG, ponieważ uważam, drugie hamowanie z piskiem? Nie. Ponieważ uważam, że nie ma to najmniejszego sensu. No jak to jest u was, moi drodzy? Jak to wygląda? Bul, 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 bul. Dali go. Jeden. No, widzicie? Jak wiem, kiedy wrzucić. Delikatnie. Bez szaleństwa. Ach, zaraz. Wyjechaliśmy z Łodzi. Więc mogę powiedzieć, że wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. O, generalnie tak poza tematem. Może to kogoś zainteresuje. No bo jak wiecie, moje wydechy do najcichszych nie należą. Ale chciałbym powiedzieć, że wielokrotnie mijałem misiaczków, tak zwanych. I nigdy nikt się do mnie nie doczepił. Póki co. Także montować Vans and Heinz i jeździć i huczeć. Tutaj mówię do chłopaków, którzy zamierzają kupić Irony, bo kilka osób się takich pojawiło. Jeśli nie przeszkadza wam delikatny szum w uszach po tym, jak zejdziecie z moto po jakiejś dłuższej przejażdżce, lubicie taki bulgot, to kupujcie z tymi tłumikami, montujcie i dźwięk jest niepowtarzalny po prostu. Mnie na razie nikt nie miał pretensji, ani nic z tych rzeczy. Bardziej jak ktoś podchodzi, to mówi, że zarąbisty dźwięk. Tak przy okazji to chciałem powitać wszystkich nowych subskrybentów. Subskrybentów? Co to jest? Subskrybentów chciałem wszystkich powitać na kanale nowych. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że materiały się podobają wszystkim, albo chociaż w większości. Dziękuję również za komentarze pod filmikami. Dziękuję za porady wszystkie. Bardzo dużo to dla mnie znaczy i naprawdę fajnie, dzięki. No siemanko.